Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu zorganizowanym przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Badenekum. Tematem dzisiejszego spotkania są współczesne media, informacja czy manipulacja. Witam bardzo serdecznie naszych gości, którzy dzisiaj przyjdą na nasze spotkanie. Są to dzisiaj ksiądz profesor Tadeusz Rus, profesor Akademickiego Uniwersytetu, kierownik Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, a także wieloletni wykładowca Gustav Siebert z Akademii Wilhelm w Niemczech. I drugi nasz dzisiejszy gość, który już miał okazję nas tutaj zaszczycić swoją obecnością na jednym z naszych spotkań, pan redaktor Marek Król. Witam serdecznie. Pan redaktor jest dziennikarzem, był redaktorem naczelnym tygodnika Wprost. Po ustąpieniu ze stanowiska w maju 2006 roku pozostał prezesem wydawnictwa AWF Wprost spółka z o.o. i stałym wydawnictwem tygodnika w kwietniu 2010 roku po opublikowaniu na łamach Wprost felietonu, w którym skrytykował m.in. Adama Michnika, Gazetę Wyborczą Andrzeja Wajdę, wydawca tygodnika oświadczył, że zaprzestanie drukowania jego tekstów. Porządek dzisiejszego spotkania jest następujący. Na początek krótkie 20-25-minutowe wystąpienia każdego z naszych prelegentów, a następnie będzie czas na zadawanie pytań z publiczności. Zapraszam już teraz pana księdza profesora jako pierwszego z dzisiejszych wykładowców. Więc szanowni i drodzy państwo, na czele z panem prezesem i panem Markiem, naszym gościem tutaj uniwersyteckim, i drodzy studenci, jest dla mnie, nie ukrywam, wspaniałym zaszczytem, żebyśmy tutaj tak trochę podebatowali także od strony filozoficznej na temat komunikacji między człowiekiem a człowiekiem dzisiaj. I nie ukrywam i wyznam państwu bardzo szczerze, że moje wystąpienie tutaj jest bardzo spontaniczne, dlatego że pani Irena Szafrańska była tak wspaniałą myślą, żeby nas tutaj z panem Markiem Królem tak spotkać razem. I jak powiedziałem tylko, że jeżeli dokończę ten drugi artykuł, jeżeli pani Irena wymodli u mojego patrona, który jest od spraw beznadziejnych, ten czas i myśl i inspirację, no to przybędę. I dzisiaj o 12.32 tak się stało, także mogłem ten artykuł do redakcji odesłać. Drodzy państwo, występowałem, choć zajmuję się filozofią, ale w Niemczech wolno mi było przez kilkanaście lat kształcić dziennikarzy, studentów, którzy pochodzili z różnych krajów Europy Zachodniej, a także i z Czeskiej Republiki, także z Polski miałem studentów, także z pod Moskwy jednego Rosjanina. I w związku z tym miałem kontakt i mam do dzisiaj z tymi naczelnymi mediami Niemiec, także w tych różnych kablowych, czy telewizjach, czy publicznej telewizji w Bawarii występowałem. Wiele debat przeprowadzaliśmy i opowiem państwu taką scenkę, żeby wprowadzić także, myślę, od strony istotowej, w scenerium struktury myśli naszych polskich mediów. Mianowicie jestem w budynku rozgłośni radiowej południowo-wschodnich, południowo-zachodnich Niemiec. To jest w Mainz, piękny, wielki budynek. I tam jeden z tych redaktorów właśnie był odpowiedzialny za oprowadzanie nas. Ja towarzyszyłem naszym studentom w ich praktykach, zarówno w drugim programie telewizji niemieckiej CDR, jak też i w Südwestfunk. To jest ta właśnie południowo-zachodnia rozgłośnia na tę część Niemiec. I wtedy oczywiście i w przerwach między tymi spotkaniami i podczas różnych wieczorów i nocy mieliśmy możliwość, żeby z tymi dziennikarzami, redaktorami, szefami naczelnych departamentów w tej
restauracji spotykaliśmy się, żebyśmy mogli podebatować na temat struktury myślenia. I drodzy Państwo, na moje pytanie do tego redaktora, którego jeszcze dzisiaj pamiętam, i tę scenę pamiętam, że mógłbym ją bardzo nawet w detalach opisać Państwu, ale to nie jest potrzebne. I ja się pytam, jak Pan myśli i Państwo tutaj w tym wielkim gmachu. A on się uśmiechnął i odpowiedział następująco. Dobry człowieku, my jesteśmy wszyscy uczniami szkoły frankfurckiej. Od Jürgena Habermasa, Adorna, Horkheimera. Nie ma tutaj, przynajmniej ten redaktor tak powiedział, nie ma tutaj ani jednego człowieka, który by miał inne wykształcenie, który by inaczej myślał. I drodzy Państwo, dlaczego o tym mówię? Ten obrazek mówi bardzo wiele. Dlatego, że od 7 lat dobrych jestem w Polsce i jeżeli mogę się przyjrzeć tak od strony filozoficznej samej istoty struktury myśli medialnej, to mogę powiedzieć, że polska scenaria mediów świetnie artykułuje główne i istotne punkty programowe neomarksistowskiej szkoły we Frankfurcie nad Menem. A jaka jest istota tej myśli? Trzeba wyjść od tego, drodzy Państwo, że to jest struktura myśli neomarksizmu jest na wskroś subiektywistyczna. Czyli to, co tutaj kiedyś ojciec Grobiec marzył o tym, żeby człowiek miał bezpośredni kontakt z rzeczywistością, to są stare i nieprawdziwe mrzonki. W zachodnich kręgach filozoficznych do rzadkości należy spotkanie z filozofem, czy w ogóle z człowiekiem, który myśli po realistycznie. Dam Państwu przykład, który może jest zbyt jaskrawy, ale który ilustruje tę mentalność. Wspinałem się z moim kuzynem na wieżę pięknej katedry gotyckiej we Freiburgu im Breisgau, wybudowanej z czerwonego kamienia. I przede mną szła kobieta młoda i mężczyzna. I ja już widziałem, że w tej wieży ci obydwoje Państwo dotykali tych ścian. Ja sobie pomyślałem, czy oni mają kłopoty ze wzrokiem? Czy jest jakiś inny problem, który podejrzewałem? Okazało się, jak weszliśmy na wieżę, ja podziwialiśmy z tym moim kuzynem piękno tego miasteczka frajburskiego, przez miasta świętej Wittgenstein, Martina Heideggera, Edmunda Husserla i wielu innych sław, przynajmniej w moim fachu filozoficznym. I później nie wytrzymałem. Zapytałem, drodzy Państwo, proszę mi powiedzieć, dlaczego Państwo dotykacie tutaj tych kamieni? Przecież my możemy nie widzieć, że to jest czerwony pieskowiec. A oni się spojrzeli na siebie, dlaczego ja takie pytanie zadałem? I odpowiedzieli mi wprost. My nie wierzymy, że to jest żywy kamień. To było małżeństwo kanadyjskie, polsko-niemieckiego pochodzenia. Ale co, drodzy Państwo, ten obrazek mówi? Że współczesny człowiek jest generalnie odizolowany od rzeczywistości. Że on żyje w strukturze realnego świata, do którego on nie ma dostępu. A co to mówi dla filozofa? To, drodzy Państwo, że jest takie oddziaływanie ideologiczne, tak precyzyjnie opracowane, że człowiekowi wydaje się tylko, że on wie coś na temat tego, czym jest realny świat, ale on, drodzy Państwo, jest systematycznie odizolowywany, a wprowadzany w wirtualną strukturę świata. I teraz dotykamy właśnie, ponieważ szkoła frankfurcka tutaj ma poprzez związki Adama Michnika z Cohn-Benditem, z którym jest zaprzyjaźniony. A Cohn-Bendit to jest rasowy przedstawiciel Frankfurter Schule. Czyli jest jasno, o co tutaj chodzi. A na czym polega ta struktura neomarksizmu? Na tym, drodzy Państwo, że ta ideologia wychodzi od tego, że świat jest absolutnie negatywny.
Zobaczcie Państwo, co się działo w historii myśli ostatnich wieków. To już Hegel jest bardzo niebezpieczny, dlatego że on dokonał utożsamienia bytu i niebytu i w związku z tym doprowadził do tego, że byt jest sprzeczny. Ale Hegel dąży jeszcze w swoim idealizmie absolutnym do przezwyciężenia sprzeczności istniejących w świecie. Karl Marx przerzucił tę sprzeczność idei bytu na byt jako materię i zredukował całą rzeczywistość do bytu materii. Ale pozostawił tę strukturę hegelowskiej dialektyki, że materia jest absolutnie w sobie sprzeczna. Ale też obiecuje Zengelsu, że po prostu po negacji tej widzialnej rzeczywistości jednak dojdzie do pojednania w bycie, w sensie społeczeństwa socjalistycznego względnie komunistycznego. A więc jest, drodzy Państwo, coś pozytywnego. Zobaczcie Państwo, weźmy nazizm Adolfa Hitlera, Rosenberga i w ogóle nazizm niemiecki i prowieniecki. Też jego struktura jest taką, że ta sama dialektyka pana Hegla konstytuuje nazizm hitlerowski. Nazizm hitlerowski, drodzy Państwo, to jest też wpływ ideologii, że dzisiaj w mediach lewicowych w Polsce mówi się, że nazizm to ruch prawicowy, to ideologia prawicowa. Drodzy Państwo, Adolf Hitler nie miał nic, ale to kompletnie nic z prawicą do czynienia. To jest rasowy przedstawiciel lewicowych ruchów. Zresztą to trzeba by było nie widzieć nawet okładek Mein Kampf, żeby takie prednie współczesnemu człowiekowi wpajać. Dlatego też, drodzy Państwo, nazizm hitlerowski to jest skrajna lewica, ale która tematyzuje byt po prostu ogranicza bytowość do rasy nordyckiej względnie germańskiej. Ale zasadnicze działanie dialektyki opracowanej przez Hegla pozostaje wciąż aktualne, że istnienie rasy jest tylko możliwe wtedy, kiedy zaneguje się wszystkie inne rasy. Ale pomimo wszystko proszę zobaczyć, że w nazizmie Adolfa Hitlera jeszcze pojęcie rasy jest pojęciem pozytywnym. Czyli mamy jakąś pozytywność w systemie ideologii. Nawet tak bestialski. A teraz, drodzy Państwo, jest zaskoczeniem, i to było moim zaskoczeniem także w wieloletnich badaniach tych nowożytnych prądów filozoficznych, a mianowicie, co się dzieje, drodzy Państwo, już w latach 20. XX wieku, ale przepraszam, jeżeli bo ja wiem, kiedy mam zacząć, ale nie wiem, kiedy mam zacząć. Spokojnie. Ale postaram się do pojęty sprowadzić wkrótce, żebyśmy mogli debatować. Dobrze się słucha. Samą strukturę. Drodzy Państwo, już w latach 20. wieku zebrało się wielu panów we Frankfurcie nad Menem ze wszystkich kontynentów i pomyśleli sobie tak. Mamy już rewolucję bolszewicką za nami. Mamy rewolucję francuską za nami. Mamy Hegla, Marksa i Engelsa za nami. Ale oni byli niezbyt radykalni. I dlatego Adorno pisze, musimy napisać skrajnie radykalny manifest leninistyczny. O wiele bardziej radykalny, aniżeli ten manifest Partii Komunistycznej Marksa i Engelsa, czy też pozycję Lenina, musimy zradykalizować myśl socjalistyczno-komunistyczną. A na czym polega ta radykalizacja neomarksistowska? Na określeniu dialektyki, czyli tej struktury, całego mechanizmu, który ma wyjaśnić wymiar ontologiczny, czy ontyczny wszechświata i moralny i w ogóle każdy wymiar istnieje. Dialektyka negatywna Teodora Wiesengrund Adorna oznacza, trzeba określić każdy byt, ale to bez wyjątku.
jako radykalnie w sobie i w relacji do innych negatywnie.